woda brzydka, ale tak tu ładnie w tym Kongsvinger jest. O, nawet przyjechał wesołe miasteczko. Że następny ładny mostek. Igloma, największa rzeka w Norwegii. Koniec dnia pracy, nikogo w autobusie nie ma. Tu już jest teraz nowa droga, jakby ekspresowa, kiedyś jechał z drugiej strony, po drugiej stronie rzeki, później się wracało z powrotem. Wszystko jest nowe, ja tędy jeszcze, znaczy no dzisiaj dopiero pierwszy raz jechałem, bo jeszcze kiedyś były takie fajne drzewka na rondzie. Wierzba jakaś czy co, ale fajnie rośnie. A tu to coś tam robią na tych torach. Wiecznie ten pociąg jedzie. Autobus jedzie na ten pociąg. I to podobnie już od grudnia chyba tak, że są, nie wiem, czy okresowo, czy codziennie ten autobus, te autobusy jeżdżą, nie wiem nawet. Ja tylko złapałem tak jeden kurs. Jestem bardzo głodny, jadę do domu coś zjeść, bo nic nie jadłem przez cały dzień, a nie chciało mi się nic brać robić. No i koronki znaczą KR, płacić za drogę, no ale wiadomo, wybudowali. O, Jensen. On jechał przez jakieś inne stacje po kolei, dlatego tak, o, chyba ja za nisko trzymam to. Jechał przez jakieś stacje i mu troszkę, bo wyższy wyjechał wcześniej ode mnie, ze 3 minuty wyczekałem taką starszą panią, co miała problem z nogami i bardzo pomału szła z pociągu Lillestrum. A on dopiero tu wjeżdża, także on miał po drodze jakieś stacje, ja miałem tylko dwie. I tu wyryli drogę. Musieli wykopać tutaj ten dołek. No i jest dróżka, to kosztuje dla osobówek chyba 35. Ciężarówki, autobusy pożyczyli pół tony, 50 tam ileś, 55. 33,55 chyba tak było, nawet nie wiem. Ha, tu gościu jedzie tą ciężarówką. Paka mu się chyba zgniła i zsunęła. Wysunęła mu się na lewą stronę, tam widziałem, że tymi pasami było to pospinane. Norweska ciężarówka, żeby nie tam jaka. W ogóle lewego lusterka to miał zakryte tą całą paką, nie widział nic w lewym lusterku. Jechałem za nim, kurde, z 15 km i nie mogłem go wyprzedzić, bo tak się bujał, kurde, bo on nie widzi. Ja go zacznę wyprzedzać, dygnie się troszkę, on nie mu się wydaje, że jest na tym, a on już jest poza swoim pasem, nie? I tak trochę mnie denerwował nawet, no ale... Ale później zjechał. Czy go wybił? Tak, zjechał gdzieś. O, 33,55. Też świeże naklejki, to zmieniona cena, jakaś inna była. Niestety, ceny idą cały czas w góry. Spadać nie będą. Czy oni kiedyś tam... Są takie drogi, które na przykład kiedyś były płatne ileś tam lat. I zwróciły się tak jakby i później te bramki ściągnęli tam w kilku miejscach, co w Norwegii pamiętam, ale jak to jest ogólnie, ile lat to jest przewidziane, na przykład taka nowa droga jest oddana rok temu, czy ileś, czy na 10 lat, czy 15 może będzie. Kurczę, tu nic ciekawego nie będzie, no ten Kongsvinger, nie chciało mi się tam przez miasto przejechać, bo mogę taką rundę przez miasto zrobić. No tam fajne rejony i tam blisko już jest do Szwecji, tam no, zaraz do granicy, tam do Charlottenbergu, tam często jeździłem, dlatego tutaj nieraz byłem w Kongsvinger. Ja pracowałem w Hamar, to za darmo mogłem autobusem z Hamar przejechać do Kongsvinger i przesiąść się do autobusu do Szwecji, bo tam jest taki normalnie miejski autobus. O, przynajmniej nagram ten most i spadam. Jestem Adam, spadam. Kullibru, Glomma. Piękna rzeka. A tutaj nowy mostek. No teraz w tamtą stronę jak się jedzie, to fajnie widać te filary, bo jest zakręt w drugą stronę, nie? A tam jest, nie wiem, stary jakiś most, czy co to jest? Sur Odal, komunę. Tam chyba stary most jakiś. Tam
stara droga chyba. Tam coś, nie, to jakaś wysepka, jakaś mielizna. To, że coś tam jest. Tak. Także ile tam było? Z 90 kilo osób do Oslo pewnie będzie, coś koło tego, może mniej nawet. Tak, i tu jakby na drugą stronę przyjechał, to stara droga chyba do Oslo tamtędy szła, bo ona tak idzie. I teraz tą stroną szła do Kongsvinger, a tam był most i szła do Skarnes, szła drugą stroną rzeki. A teraz się po prostu tą drogą jedzie. Prościutko, to jest takiego, o, Skarnes, Oslo 87, Skarnes 15. Dobra, wyłączam, bo chyba, że coś tam, brzydka pogoda, nie ma co, bo wszystko szyba za druga. Już boją się jechać, kurwa. Masakra. Trochę wieje faktycznie, no ale to... Nie ma się czego bać, to... Że gdzieś tam kamerę, bo nie widzę może. O, w tamtą stronę też, kurde, zwalniały te samochody, bo 80, 75, nawet 70 się zdarzały, bo... Troszkę mocniej wiało. Znaczy, tutaj jedziemy po takich tych, pomiędzy... dolince takiej, ale jak wyjedzie się na taką prostą, to tam to powiewało ostro, no ale... Na radę jechać. Jakby było w zimie i przy 0 stopni, to trzeba by było faktycznie uważać, bo... A tu jeszcze śnieg, o! Jeszcze śnieg taki brudny leży. A tu już słońce słabo dochodzi, a jakby śnieg. Okej. Zakończamy dzień. Do widzenia.